bardzo prosto. Niektórzy, po prostu niektórym to trwa, to zajmuje 2-5 minut. Naprawdę, ja to widzę 2-5 minut, a niektórzy się zastanawiają, mają masę pytań. Generalnie Facebook jest bardzo skomplikowanym narzędziem w stosunku do tego. Tam po prostu się zakłada konto, trzeba zarejestrować hotel, podając nazwę, logo, jedno zdjęcie. I dodaje się atrakcję, wpisując czy kopiując treść tej atrakcji, dodaje się zdjęcie, dodaje się cenę albo nie, dodaje się link, każda atrakcja może mieć swoją podstronę, jeżeli jest taka potrzeba, swój numer telefonu, do której, gdzie goście mogą zadzwonić, dowiedzieć się więcej i już. I po prostu jest wyślij, publikuj i aplikacja i atrakcja pokazuje się w aplikacji. Można dodawać także wersje językowe, w tej chwili angielski i niemiecki, co też jest po prostu banalnie proste. Po prostu klika się do. Jeżeli recepcjonistka jest w stanie sobie poradzić z obsługą Facebooka, to będzie w stanie poradzić. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Czy goście w tej aplikacji mogą ocenić daną usługę czy atrakcję? Czyli na przykład dostałem informację, że no właśnie, teraz w ciągu 15 minut zejdę na dół, będzie drink w jakiejś specjalnej cenie, czy tam drugi gratis, cokolwiek innego. Ja schodzę na dół i czy ja mogę od razu, załóżmy, kliknąć, tak, faktycznie, jako gość, jakąś ocenę wystawić tego, co zrobiłem, albo byłem na kajakach, właśnie przez aplikację zarezerwowałem sobie te kajaki, wróciłem i tak, ja to teraz rekomenduję, że to rzeczywiście fajnie. Jeszcze w tej chwili nie można tego zrobić. Mamy w planach stworzenie takiego formularza oceniającego ogólnie hotel. Natomiast nad opiniami dotyczącymi atrakcji mocno się zastanawiam pod kątem biznesowym, ponieważ wszyscy wiemy, że mnóstwo ocen i opinii jest zafałszowanych. Myśmy w tej chwili udostępnili coś takiego, że z każdą atrakcją można się podzielić na mediach społecznościowych, dodając swój komentarz. To jest taki komentarz na plus. Natomiast na minus, nie wiem jak to zrobić, szczerze, zastanawialiśmy się, no trzeba to zrobić bardzo, bardzo ostrożnie, aby nie narazić się na zarzut, że być może konkurencja albo ktoś złośliwie po prostu opiniuje atrakcję. Że jeden na przykład właściciel kajaków hejtuje drugiego. Dokładnie. Ja bym tu jeszcze wzięła pod uwagę jedną rzecz, no jestem w końcu ekonomistą, czyli model biznesowy. W momencie, kiedy chcemy taką, bo to jest bardzo już kosztowna funkcjonalność, tak, dodanie możliwości takiej, że każdy użytkownik może opinie czy komentarze wprowadzać, to podroży koszt samej aplikacji, czyli de facto odbije się też na jej koszcie użytkowania z punktu widzenia obiektu hotelowego, czy jakiejś tam atrakcji, która chce tam być. Więc zastanawiam się, czy wartość dodana na przykład dla obiektu, czy tego właściciela kajaków, z tego, że będzie miał opinię, jest na tyle duża, żeby był skłonny za to zapłacić. Bo to, że goście będą chcieli mieć opinię, to oczywiście jest bardzo możliwe, ale oni mają tyle innych, różnych forów, na których mogą to robić, że się sfotografują na tych kajakach i wrzucą na Face. No tak, tylko tak jakby znowu, z punktu widzenia gościa hotelowego, jeżeli widzę, że mam, nie wiem, 20 różnych atrakcji do wyboru i co by tu tutaj dzisiaj wybrać, ale ja widzę, że w rankingach właśnie oceny gości te kajaki to są absolutnym gdzieś tam hitem, liderem, tak? No to słuchajcie, walimy na te kajaki, tak? Bo to będzie strzał w dziesiątkę, skoro większość ludzi to wybrała i poleca. Znaczy, no oczywiście to, tak jak mówisz, podraża koszty stworzenia, wdrożenia aplikacji. A de facto koszty dla hotelu. Tak, pamiętajmy, że to się na kosztu usługi zdecydowanie, zdecydowanie tak. Natomiast wydaje mi się, że to, no oczywiście też, jeżeli by taka funkcjonalność miała być, to ona powinna pozwalać tylko i wyłącznie oceniać osobom, które faktycznie z tej usługi skorzystały. Co może być trudne w sytuacji, kiedy w aplikacji nie rejestrujesz tego, kto skorzystał. Tak, że to nie jest, że nie to jest rejestrujesz, przegląd, a nie zakup transakcji. Jest, bo to by musiało być tak jak na Booking.com na przykład, tak, prawda? Gdzie tak, po prostu tak, ten, tak, kto rzeczywiście zapłacił, skorzystał, był, to może wystawić opinię, tak, a nie tak, jak to się dzieje tak na innych portalach. No ale zostawmy temat, no rozumiem, na razie takiej funkcjonalności. Natomiast ja bym na jeszcze jedną ważną rzecz zwróciła uwagę w kontekście takich korzyści, może nieoczywistych i nie w pieniądzu, ale bardzo ważnych z punktu widzenia świata turystyki czy hotelarstwa, mianowicie kwestia długości pobytu gości i długości sezonu. Im więcej jest atrakcji, im więcej znajdujemy atrakcyjnych form wypoczynku i możliwości zapełnienia czasu niezależnie od pogody, prawda? Bo ja mogę wtedy, wiedząc ile jest fantastycznych miejsc, zapełnić ten czas i w deszczową pogodę, i w ładniejszą, to po pierwsze
już widzę, że to miejsce trzeba było no nie przez 3 dni, tylko przez tydzień odwiedzać. Trzeba było zostać jednak na cały urlop, a nie tylko wpaść na weekend. Albo, że warto jest tu wrócić również jesienią, prawda? Więc z punktu widzenia hotelarza to jest też naprawdę bardzo duża wartość i to właśnie wartość dodana, bo te pobyty bardzo często, jeżeli jedziemy w miejsce nieznane, są ostrożnie bardzo projektowane jako krótkie, a jeśli na miejscu się nic nowego nie dowiemy o tym miejscu, to też nie chcemy dłużej pobyć. Znaczy, wręcz wiemy od razu, tu nie ma sensu wracać. Dokładnie, dokładnie. Nawet jeżeli ta nasza wiedza jest absurdalna, tak? Bo po prostu nie podrążyliśmy wystarczająco, ale ludzie są coraz leniwsi, ludzie nie chcą drążyć i ta aplikacja rozwiązuje problem drążenia. No, ale to, co powiedziałeś też odnośnie pogody, że rzeczywiście to jest fajne rozwiązanie, kiedy jedziemy, no i niestety trafimy na pogodę barową, no to właśnie, no to albo idziemy do baru, albo otwieramy aplikację i mamy mnóstwo różnych ofert właśnie na taką niepogodę. Co możemy zrobić w tym, w tym czasie? No hotelarz jednak do baru powinien się albo, no okej, okay, ale wiesz, ale pamiętaj, to jest, A propos kryzysów, o których Hania mówiła, tak? Jeżeli widzę, że dzisiaj się szykuje silna burza po południu, to ostrzegam turystów, żeby wrócili jednak na obiad do hotelu i zostali w naszym barze. I zapraszamy na drinka, tych koniaków na przykład. Tak, zdecydowanie. Natomiast no, pamiętajmy o tym, co powiedzieliśmy, że no, hotelarz może zarabiać na usługach innych dostawców również, tak? Czyli właśnie jak jest ta brzydka pogoda, wysyła ich, no tak mówiąc kolokwialnie, ze swojego hotelu, idźcie, bawcie się na zewnątrz, bo ja i tak na tych usługach zarabiam, tak, dodatkowo, więc to jest też, myślę, ciekawe, interesujące. A z kolei, gdy jest ładna pogoda i goście chcą być przy basenie, na przykład zewnętrznym, hotelowym, no to ja z kolei im proponuję... Wystawiam barek nad basen. Tak, różnego rodzaju animacje, atrakcje, jakby wewnątrz hotelu. Wtedy angażujemy ten czas. Zimne napoje różnego rodzaju, tak, atrakcje, No, ale to od razu Cię, Haniu, zapytam, bo tak ciągle krążymy wokół tych atrakcji poza obiektem, prawda? No powiedzmy, że tam prowizja jakaś jest możliwa i tak dalej. Masz już pierwsze doświadczenia z wdrożeń w hotelach, prawda? Tak. I jak z Twoich obserwacji wynika? Czy hotelarze rzeczywiście sięgają do tych zewnętrznych usług, zewnętrznych usługodawców? Jak ta współpraca się rozwija? Bardzo różnie, to znaczy są hotele i zależy to tak naprawdę, zależy to tak naprawdę od menadżerów. Czy są otwarci i czy według mnie prawidłowo interpretują potrzeby gości. No bo nikt nie jedzie według mnie do hotelu, żeby w nim siedzieć, tak? Jest po prostu hotel, jest punktem wyjścia podczas wyjazdu. I na przykład bardzo dobrze mi się współpracuje w tej chwili z hotelem Sopot. To jest nowy hotel w Sopocie, który właśnie znalazł taką, znaczy znajduje swoją niszę, próbując właśnie bardzo się opiekować gośćmi i próbując się pokazywać jako taki doradca również wolnego czasu. Tak, doradca wolnego czasu, eko. Tam jest fantastyczny wystrój, bardzo ciekawy, designerski. Oni no w tej chwili świetnie wystartowali, tam jest masa ludzi i z tego, co widzę, to nawet aplikacja komunikuje zniżki dla atrakcji turystycznych tylko dla gości. I praca, to jest praca menadżera, to znaczy każdy gość ma zniżkę na przykład do aquaparku, ponieważ hotel nie ma wielkiego centrum wellness i z tego korzysta, tak? I tego typu atrakcje są komunikowane też w aplikacji, więc hotel się wręcz rozgląda za ciekawymi atrakcjami w Sopocie, aby móc tym gościom po prostu ułatwić podejmowanie decyzji, co mają robić właśnie w wolnym czasie. Czyli rozumiem, gość wygrywa w stosunku do przeciętnego jakiegoś tam innego gościa aquaparku, bo jako gość hotelu równocześnie dostaje tą zniżkę, której inna osoba nie dostanie. Tak? Dobrze zrozumiałam? Tak. Czyli no tak, to rzeczywiście już wymaga specjalnej umowy, już, że tak powiem, poza samą aplikacją. Tak. Muszę najpierw się dogadać z aquaparkiem, żeby taką propozycję dla moich gości byli gotowi złożyć. Dokładnie. Ale na przykład właśnie hotel Sopot oferuje zniżki dla posiadaczy aplikacji lampka, wina, kieliszek wina się mówi, przepraszam, zostałam pouczona niedawno, kieliszek wina do obiadu. Na przykład apartamenty Bema 4 w Sopocie także, nie mając żadnej atrakcji wewnętrznej, ponieważ tam nawet śniadań nie ma, czyli nie można, że tak powiem, inspirować śniadaniem swoim, ale menadżer także oferuje i proponuje atrakcje, zniżki dla gości poprzez aplikację i w dużej części to praca menadżera jest, że polegająca na tym, że gość wie, co może zrobić, z jakich zniżek korzystać, gdzie zjeść śniadanie, że można sobie zamówić śniadanie do pokoju
i tak dalej. A jak się realizuje w praktyce takie zniżki albo chociażby ten kieliszek wina? Czyli co przy kolacji pokazuje aplikację? Tak? Tak, i to uprawnia do zniżki. My w tej chwili pracujemy nad tym, aby uruchomić takie specjalne kody, które spowodują, że po uaktywnieniu kodu, ten kod jest ważny 10-15 minut i to jakby gwarantuje, że nie będzie się tych kodów powielało, ale dla hotelarza czy dla atrakcji turystycznej jest to narzędzie do po prostu robienia promocji, tak? Takich jakby inspirowania. Ale to jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo to pokazuje, jak można promować wśród własnych gości właśnie tą aplikację, tak? Bo nie jeden popatrzy, fajnie, że jest apka, może pobiorę, a tutaj chodzi o to, żeby skłonić. Poza żeby dać jakąś wartość, tak. No coś tak, musi się tak, dziać. Tak. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że z punktu widzenia gościa, jeżeli w hotelu jest spa, restauracja i tak dalej, to jest wszystko w hotelu. Ale doskonale wiemy, że to zazwyczaj są usługi outsourcowane i bardzo często właściciel obiektu samego hotelowego, to jest zupełnie inna osoba niż właściciel restauracji, mimo tak, że w tym obiekcie, a jeszcze kto inny zarządza centrum spa. Więc też pobranie takiej aplikacji, do której jesteśmy w stanie skutecznie, na przykład poprzez takie zniżki zachęcić, powoduje, że poza samym hotelem zasilamy tym ruchem również inne centra zysków na terenie obiektu. Tak, to co jest właśnie niedawno, że tak powiem, ta funkcjonalność została oddana do użytku, w sensie, że można z niej korzystać, to jest właśnie to, że atrakcje hotelowe mogą się promować jako atrakcje turystyczne dla po prostu ogółu ludzi, co mam nadzieję, jakby ludzie do tego nie są przyzwyczajeni jeszcze. Na razie, że tak powiem, to zainteresowanie hotelami dopiero rośnie, ale tak jest na świecie, to znaczy te hotele jakby one wrosną w naszą tkankę życia miejskiego, bo taka jest kolej rzeczy. Skończy się sezon, turyści wyjadą i zostajemy w miastach z hotelami, które mają fantastyczną infrastrukturę i są przygotowane do tego, żeby robić fajne rzeczy dla mieszkańców. Tutaj no też... tym bardziej, że hotelarstwo się teraz mocno zmienia. Tak właśnie byłam niedawno na dużym zjeździe architektów, ale specjalizujących się właśnie w projektowaniu obiektów hotelarskich. I teraz się odchodzi już od projektowania hoteli, które są tylko hotelami. Tak. One łączą coraz częściej właśnie przestrzeń rozrywkową, nawet przestrzeń biurową. Teraz już słyszałam nawet o takich projektach społecznych, że na przykład hotele po sezonie, które są dość mocno opustoszałe, udostępniają swoje wnętrza na przykład lokalnym społecznościom. Nie wiem, klubowi emerytów chociażby, tak? Super. Co też powoduje, że jednak popyt na pewno usługi dostępne na terenie obiektu może się pojawić, no bo ci ludzie po jakimś tam spotkaniu zostaną na lunch, na przykład. Oczywiście, tak? Kupią kawę i tak dalej. No ale to jest kwestia już szerszej, takiego spojrzenia na całą kubaturę obiektu, jak ją wykorzystać. To prawda. Jakieś fajne przykłady promowania usług hoteli, tak wewnątrz, właśnie przy pomocy usług aplikacji, własnych usług własnych, tak? Nie tych zewnętrznych, tylko właśnie własnych. No chyba najbardziej tutaj mi się podoba powracający hotel Sopot z racji tego, że po prostu zaangażowany jest menadżer i na przykład to, czym ja byłam zachwycona, co właśnie pokazało w aplikacji, to po prostu inspirowanie gości strefą chilloutu. Jest to po prostu fajna trawa z fajnymi leżakami, gdzie można oczywiście zamówić usługę baru, natomiast to jest taki odjazd w środku miasta, tak? Bo to po prostu wydaje się, jak człowiek jakby był, nie wiem, na jakichś wakacjach, wykreowali fajną atrakcję z kawałka trawy. Po prostu. Robiąc fajne zdjęcie i dodając tego fajny tekst, nic to nie kosztowało, trochę pracy, tak? I się zrobiła po prostu fajna atrakcja, że ktoś widzi ten kawałek po prostu przylegający do hotelu i jak potem widziałam, to ludzie z tego korzystają. Po prostu leżaki, tak? Drinki obok i po prostu zrobiła się fajna rzecz. No dobrze, jako ekonomista wprost zapytam, ile to kosztuje. No właśnie. Dlaczego tak drogo? Miałem zapytać o to samo. No to właśnie powiem, że niedrogo. Mamy taki model, aby być niedrodzy, ale być powszechni. Dla hotelu jest to złotówka za dzień. Natomiast jeżeli mówimy o promowaniu atrakcji hotelowej jako atrakcji turystycznej. Natomiast same hotele płacą złotówkę za miesiąc od pokoju. Czyli jeżeli hotel ma 20 pokoi, płaci 20 zł. Jeżeli ma 100 pokoi, płaci 100 zł. Miesięcznie. I za tą kwotę ma możliwość komunikowania do 20 swoich atrakcji. Tych wewnętrznych. Tych wewnętrznych. Czyli generalnie te 20 najczęściej wystarcza.
czyli tak naprawdę to jest dla niego jedyny koszt korzystania z aplikacji. W momencie, kiedy hotel chce promować swoje atrakcje jako atrakcje turystyczne, płaci złotówkę za dzień. Atrakcje turystyczne też płacą złotówkę za dzień. Czyli jeżeli mam fajną knajpę, wypożyczalnię, hulajnogi, jachtu, i chcę innych turystów, nie gości hotelowych, zaprosić do siebie, to złotówka dzień.